W Szpitalu Żeromskiego dzisiaj oddajemy dwa bardzo ważne oddziały, oddział pediatrii ogólnej oraz oddział chirurgii pediatrycznej. To są dwa oddziały, które są niezwykle istotne z punktu widzenia chorób, które w naszym mieście występują i dotykają najmłodszych pacjentów. Te dwa oddziały dzisiaj tworzą zupełnie nowe warunki przyjmowania pacjentów. To jest po pierwsze stworzenie nowych węzłów sanitarnych, wymiana pełnej instalacji w tych pomieszczeniach, ale także stworzenie nowych pomieszczeń pozwalających przeprowadzić spokojną, prawdziwą diagnostykę i zaprogramowanie działań terapeutycznych niezbędnych dla leczenia młodych pacjentów. Dzieci i matki opiekujące się dziećmi uzyskały o wiele lepsze warunki pobytowe. Dzieci uzyskały o wiele lepsze warunki do diagnostyki. Łazienki, które są przy każdej sali, mają kolosalne znaczenie, zwłaszcza jeżeli zaczyna być to pobyt jakiś długoterminowy. Dyżurki lekarskie, sprzęt, którym dysponujemy, nowoczesny, ułatwia nam zdecydowanie pracę, ułatwia nam zdecydowanie diagnostykę, ułatwia nam też komunikację. Mamy zamontowany nowoczesny system monitoringu, nowoczesny system przeciwpożarowy, jak również system przywołujący. Na jednej sali, którą wygospodarowaliśmy, mamy salę do zabaw dla dzieci, ponieważ dzieci, jak przychodzą do szpitala, są zestresowane, boją się, w związku z czym postanowiliśmy taką jedną salę przystosować na salę do zabaw. Tam te dzieci się bawią, na chwilę zapominają o chorobie i stres mija. Ważne jest to, że na oddziale również dzieci są z matkami. Oprócz tego, że mamy łóżka dla dzieci, mamy też łóżka dla matki. Takich łóżek mamy 7, ale czasami bywa tak, że jeżeli mamy mniej dzieci, a więcej matek musi zostać, to oczywiście to łóżko dla matki się znajdzie.